Witam Was w kolejnym odcinku Sej Zagrajmy w Chrono Cross. Dalej zwiedzamy to samo miejsce, którym jest... chcę to zobaczyć. Którym jest Fortress Czasu, Chronopolis. Trochę za głośno. Przecież w sumie tutaj nie są aż tak wymagające, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że... nie chcę używać ultanowy, bo za długo trwa. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że kamienne broń, a każdemu już dałem takową. Shinjin ma kamienną jaskółkę, Karsz ma kamienny topór, Magus ma kamienną różdżkę, która przebija wszystko na wylot. Też jak one wszystkie automatycznie zadają zwiększone obrażenia przeciwnikom mechanicznym, a tylko takich tutaj praktycznie spotkamy. Mimo ze strony twórców, że akurat tuż przed takim fragmentem dali akurat takie coś. Nie jestem pewien, czy to jest coś, co mogliśmy pominąć. Jest tu jakiś duch, z którym zapewne możemy porozmawiać. Możemy? Możemy? A może to zrobimy złe? Że eksperyment się powiedzie, będziemy mogli kontrolować czas. Będziemy mieli całą kontrolę nad historią i w pewnym sensie zostaniemy praktycznie bogami. Jeśli tak, to jaki jest sens w historii ludzkości? Ale jest już za późno, nie możemy sprawić, żeby ten eksperyment nie wyszedł. Jeżeli z jakiegoś powodu coś się pójdzie źle, energia antyanihilacji zapewne nas pochłonie. Kto wie, jakie mogą być konsekwencje? Fajnie, że mówisz tam do siebie, przegra mi. Nie zgadnę, nie mogę. Właśnie, o tym mówię. Tutaj są jakieś schody na dół, ale na razie staram się zwiedzać piętro po piętrze. Jak już mówiłem, tutaj naprawdę znajduje się sporo rzeczy związanych z fabułą, ale niestety tutaj wygląda, że mogę iść tylko tutaj, na szkodę. No dobra, nie mam wyboru, to idę na górę. Prawda? Ja bo tędy nie przejdę nigdzie. A, to już przejdę. Nazwę nie zapomnij mnie garnek. Do czego on służy, możecie się zastanawiać? Czy kojarzycie Skrig? Tą samą, która może zmieniać się w potwory? Otóż ilość potworów, które może się zamienić, zależy od tego, ile ona sama pokonała. Także jeżeli na przykład pokonała, załóżmy tego przeciwnika, to prawdopodobnie będzie mogła się w niego zmienić, ale jeżeli ktoś inny go pokona, ale to już takiej możliwości nie będzie. Właśnie od tego jest ten garnek, który zapamiętuje potwory, dzięki czemu Speak może się nie zmieniać, nawet jeśli to nie ona je pokona. Przydatna, ale tylko wtedy, jeśli korzystacie z niej. Jest garnek zamknięte. O, otwarte. Ale się przejąłem. A cóż jest za tymi drzwiami? Cholera. Kolejny zablokowany na zamek. Dotarliśmy do jakiegoś holu swego rodzaju. Natomiast nigdy nie lubiłem walczyć ze zbyt dużą ilością przeciwników, jak zapewne zdążyliście zauważyć. Znajdujemy się właśnie nad mapą świata Alnido. Ej, spójrzcie, stoję na swoim domu. Kiedyś Alnido było niczym innym, tylko oceanem. Jak widać, jedyne miejsca, które były, to miejsce, które obecnie jest Martwym Morzem i Graeas Navel. Archipelag Alnido jest całkiem sztuczny, stworzony przez Fate. Jest to właśnie dzięki Fate, z którą właśnie teraz idziemy się zmierzyć. Zawdzięczamy to, że archipelag istnieje. Czemu walczymy z naszą... To był plan przemodelowania, który miał miejsce 10 tysięcy lat temu. Plan, który miał na celu stworzenie wysp błogosławionych przez naturę na Morzu Alnido. Główna wyspa Alnido
Lud, główna wyspa Nido, wyspa Smoka Ziemi, wody, czarnego smoka. Wynalezienie elementów, używając energii naturalnej świata. Terminale pamięci rozprowadzane wśród ludzi, które nazwane zostały zapisami Fate, które mogły kierować życiami ludzi. Centrum... pracownicy Centrum Badawczego, którzy mieli tej swoje... którym wykasowano pamięć, opuścili to centrum i zaczęli żyć razem z naturą. W ten sposób raj, Fate zaczął istnieć. I ponad 10 tysięcy lat Fate patrzyła na ludzi, ich potomków. Wszystko było w harmonii. Tak było aż do tego fenomenalnego momentu 14 lat temu, kiedy chłopak zetknął się z płomieniem w nocy tego sztormu. On mówi o mnie. W sumie ciekawego to nie ma. Tu nic nie ma. Uda, odblokowałem zamek. A co ty mi powiesz? Gdzie był ten zamek, aby odblokować windę? Ostatnio coraz mniej pamiętam. Oczywiście tutaj zmiany dokładnie do tego samego i mają tylko dwie możliwości. Co jest niezmiennie irytujące momentami. Ale cóż ja mogę poradzić? Teraz jeszcze możemy wejść teraz do windy. Czyli tak, o ile nie możemy zjechać jeszcze na sam dół, ponieważ potrzebujemy karty, o tyle możemy jechać gdziekolwiek indziej. W ten sposób na przykład wróciliśmy na parter. Teraz sobie pojedziemy na trzecie piętro, bo byliśmy na drugim. Muszę przyznać, że jest to naprawdę zaawansowane technologicznie miejsce. Nawet jak na nasze standardy, a weźcie pod uwagę, że nasi bohaterowie pochodzą z 1020 roku naszej ery. Zapisy DNA są poematami i muzyką. Ale mina ty mina. Może... Nie pokazujcie im biologii. Może DNA tego, który wejdzie w kontakt z ogniem, jest złożone z dźwięku, który generuje w środku. Zastanawiam się, czy formy życia są po prostu śnią w niekończącym się ciągu muzyki. A cóż to? Jest kartka, której nie mogę przeczytać. No niestety. Jest to skrzynka. Której znalazłem? Tęczową skorupkę. Lavos. Pozaziemska forma życia, która prawdopodobnie spadła z nieba 65 milionów lat temu. W historii, która istniała zanim historia została zmieniona, Lavos miał spać głęboko pod powierzchnią planety, śniąc i pożerając energię tej planety, dopóki nie nadszedł dzień zniszczenia znany jako apokalipsa. Są też ci, którzy wierzą, że 12 tysięcy lat temu legendarne królestwo magicznej cywilizacji znane jako Zeal zetknęło się z Lavosem. To zetknięcie się prawdopodobnie skończyło się na tym, że Zeal zniknęło z powierzchni Ziemi w ciągu jednej nocy. Jednakże samo istnienie tej cywilizacji nigdy nie zostało udowodnione. Więc ta teoria nie może być potwierdzona. W niektórych liniach czasowych Lavos pojawił się na powierzchni planety w 1999 i go zniszczył. Jednakże grupka młodych podróżników w czasie zobaczyła, co ma się stać z planetą i przez swoje akty przepisała czas.
Właśnie to laboratorium istnieje w nowej czasoprzestrzeni. W świecie, w którym dzięki pokonaniu Lavosa przez młodych podróżników apokalipsa nigdy się nie wydarzyła. W wektorze czasu, gdzie ludzka cywilizacja mogła ewoluować. Wszystkie wiadomości na temat Lavosa, które otrzymaliśmy, są one z innych czasoprzestrzeni.